NPK zadecydowało o przedłużeniu akcji, w której to krwiodawcy po oddaniu krwi będą mogli samodzielnie przejechać tramwajem na terenie zajezdni po zakończeniu epidemii. NPK Wrocław wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Czerwonego Krzyża zorganizowało akcję Oddaj krew i pokieruj tramwajem. Ma ona na celu zachęcić wrocławian do oddawania krwi pomimo epidemii koronawirusa. Nie oszukujmy się, każdy z nas w tych szczególnych dniach szuka pretekstu do tego, żeby chociaż na chwilę wyjść z domu. NPK i wrocławscy krwiodawcy dają wam do tego dużą, ciekawą szansę. Zachęcamy, pójdźmy, oddajmy krew. Ona jest szczególnie ważna w tym bardzo trudnym dla wszystkich czasie. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ma między 18 a 65 lat i waży więcej niż 50 kg. Sama procedura oddawania krwi jest prosta. Trzeba się zarejestrować, później pobieramy próbkę na wysokość hemoglobiny, badanie lekarskie. Jeżeli wszystko jest bez zastrzeżeń, można oddawać krew. Aby wziąć udział w akcji Oddaj krew i pokieruj tramwajem, należy po oddaniu krwi uzupełnić wniosek i skontaktować się z NPK Wrocław telefonicznie lub mailowo. Akcja trwa do 18 kwietnia. NPK dokłada swoją cegiełkę. Każdy, kto odda krew, będzie mógł wtedy, gdy już będzie normalnie, pojeździć naszym tramwajem jako prowadzący. Serdecznie do tego zachęcamy i zapraszamy. Oddawanie krwi trwa kilka minut, a może uratować życie wielu ludzi. Dla Echo24, Pola Janus.